dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dziś jest ten czas, kiedy postanowiłam, że muszę zabrać się już za takie bardziej generalne porządki przed południem, więc będziemy sprzątać razem. I mój ambitny plan dotyczy łazienki. Powiem wam tak, ja sprzątam codziennie w domu. Codziennie jest odkurzanie, wycieranie kurzy, sprzątanie w kuchni i w łazience. Ale takie bardziej generalne porządki robię raz na jakiś czas. Więc dzisiaj zabieramy się za łazienkę. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało ją ogarnąć w maksymalnie 1,5 godziny. To co? Bierzemy się do roboty? Bierzemy. Sprzątamy razem. Zabieramy się najpierw za szafki, więc muszę wszystko wyciągnąć, pomyć szafki, a potem wszystko dobrze zorganizować. Lecimy! No dobra, trochę się przeliczyłam, w 2 godziny ogarnęłam szafki wszystkie, umyłam z tej strony kafelki, umyłam pralkę, umyłam kafle tu w tej części, odkamieniłam całą baterię, umyłam wannę, ogarnęłam tę część. Umyłam kosze tutaj na bieliznę, które stoją, lustro i wiecie co? Zostało mi jeszcze tak, tutaj umyć z tej strony kafle, zrobić porządek w szafce, tutaj, o w tej, w szufladzie, doczyścić kibelek i fugi, to czego najbardziej nie lubię, wyczyścić fugi, ale w 2 godziny trochę ogarnęłam, więc jestem zadowolona. Teraz niestety muszę iść robić obiad, albo stety, muszę sobie zrobić przerwę. A wiem, jeszcze muszę umyć drzwi. Drzwi, wszystko tutaj wokół, także jeszcze trochę mam roboty. No ale tak jak mówię, idę robić teraz obiad, później muszę usiąść do komputera. A później? Później się przebieramy i może pojedziemy dzisiaj na spacer. No, zobaczymy jak ten dzień się potoczy. Mam tutaj kilka przesyłek, tutaj zaraz sprawdzimy co jest. Tu jest przesyłka z Nuskin, moje zamówienie i moje dzisiejsze zakupy. Od czego zaczynamy? Może właśnie od tych zakupów. Patrzcie jaka piękna czerwona torebka. Nie mogłam się powstrzymać i zrobiłam sobie prezent na święta, który kosztował mnie 20% mniej. Ale wiecie co, powiem wam coś szczerze, co roku Estée Lauder ma przepiękne torebki na święta. Po prostu przepiękne. Dobra. Ta-da! Co tam takiego jest? Do zakupów dostałam próbki różnych podkładów. Oczywiście Double Wear znam już bardzo, bardzo dobrze. Tutaj jest Futurist, który też znam bardzo, bardzo dobrze. A tutaj z kolei, czekajcie, co to jest? Wyostrzy. Tu jest Double Wear w tej takiej lżejszej formie, ale wiecie co? Dobrze, przetestuję sobie. Natomiast to jest coś, co bardzo chciałam mieć. Słuchajcie, zestaw miniaturek perfum Estée Lauder. Ja kolekcjonuję miniaturki perfum. Może niedługo pokażę wam jak wygląda moja aktualna kolekcja takich właśnie miniaturek, ale jak zobaczyłam, że w tych zestawach świątecznych są dostępne właśnie takie miniaturki perfum, to stwierdziłam, nie, no po prostu muszę sobie zrobić taki mały prezent i muszę sobie kupić te miniaturki. Czekajcie, otworzymy. Nie wiem, czy uda mi się jedną ręką wysunąć. Nie, dobra. Wyciągnę i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No zobaczcie, jakie to jest słodkie. Tutaj jest mój ulubiony zapach letni, czyli Bronze Goddess. Przepięknie to wygląda. Tutaj jest oczywiście magnolia, którą też kiedyś miałam i używałam. Bardzo przyjemny zapach. I dwa zapachy, których osobiście nie znam, ale później sobie je powącham. Natomiast będą wyglądały cudownie w mojej kolekcji.
Także mały prezent, który sobie zrobiłam właśnie, uzupełnię moją kolekcję miniaturek tymi właśnie zapachami. I tak jak mówię, udało mi się kupić cały ten zestaw 20% taniej. No to co, słuchajcie, może otworzymy sobie teraz tę paczkę i zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Ho, 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 jak super! Przyszła do mnie przesyłka z Hair2Go. Patrzcie na to. Magical Hair for Christmas. Co ja tutaj dostałam pięknego od Iwonki. Zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo, chyba to jest jakaś odżywka, może szampon z Oribe. Czekajcie, wyciągnę wszystko po kolei i zaraz Wam pokażę. No, słuchajcie, takiego prezentu to ja się nie spodziewałam. Olejek marki Olaplex doskonale znam i wielokrotnie Wam go pokazywałam, więc super będzie uzupełnienie moich zapasów, jak tylko skończy mi się olejek z Moroccan Oil. Dostałam właśnie odżywkę, którą nakładamy na minutę, a później ją zmywamy. Nakładamy, masujemy i zmywamy. Słuchajcie, bardzo chciałam przetestować kosmetyki marki Oribe. Zawsze o nich marzyłam. W takim sensie, że właśnie chciałam bardzo sprawdzić, jak będą się one sprawdzały na moich włosach. No i jeszcze patrzcie na to, dostałam perfum. Perfum również Oribe, piękna buteleczka. No bardzo dziękuję za ten prezent, Iwonka, zrobiłaś mi niespodziankę. Dziękuję za prezent ze sklepu Hair2Go, a tym bardziej produkty marki Oribe, no i oczywiście Olaplex, które doskonale znam, wielokrotnie polecałam, a to są dla mnie nowości, które z przyjemnością przetestuję. Pipeta tu przyszła? Tak, sprawdzać, co tu się dzieje. Słuchajcie, ostatnia przesyłka na dziś, coś, na co bardzo czekałam, czyli moje peptydy kolagenowe, które przyjmuję już ponad rok, Beauty Focus Collagen Plus. Nie mogłam się doczekać, kiedy przyjdą. Tym razem przesyłka była troszeczkę bardziej opóźniona ze względu na to, że było dużo akcji rabatowych, więc troszkę dłużej na nią czekałam i oczywiście domówiłam sobie serum AgeLock Boost, serum do technologii Boost, bo moje się już skończyło i widzieliście w denku, pokazywałam Wam właśnie końcówkę tego serum, a w sumie to zużyte opakowanie, więc kupiłam sobie nowe, bo fantastycznie się u mnie sprawdza i bardzo lubię je używać. A słuchajcie, skoro jesteśmy przy suplementach, to pokażę Wam też nowości, które pojawią się właśnie w mojej suplementacji, a dokładnie grzybki. Grzybki od marki Health Labs Care, które postanowiłam przetestować, wypróbować. Ostatnio dosyć dużo czytałam na temat reishi i między innymi na temat chaga. Chyba tak się to wymawia, więc zobaczymy, jak te grzybki sprawdzą się w mojej codziennej suplementacji. Ja w ogóle, słuchajcie, mam hopla na punkcie suplementów, lubię testować różne nowości. Jeśli coś się u mnie sprawdza, tak jak właśnie Beauty Focus Collagen Plus, to przyjmuję regularnie i regularnie wracam. Jeśli będziecie mieć oczywiście jakieś pytania na temat tych peptydów kolagenowych, to dajcie znać w komentarzach. Na temat grzybków nie mogę się jeszcze wypowiedzieć, bo dopiero zacznę je testować, więc zobaczymy za jakiś czas. No i koniec z tymi moimi przesyłkami na dziś. Właśnie odebrałam kolejną przesyłkę, tym razem od Kazimiery. Przesyłkę, która jest ogromna, paczka ogromna, więc już otwieramy i sprawdzamy, co tutaj jest. Powiem tylko tyle. Ja nie wiem, słuchajcie, czym ja sobie zasłużyłam na takie paczki. Dziewczyny, przecież to są tak kosztowne paczki, a wy mi wysyłacie co chwilę po prostu takie prezenty, że ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. No, jestem wzruszona, bardzo dziękuję. Tu są, za każdym razem dostaję od was to, co lubię, to, co uwielbiam, co stosuję, wy po prostu wszystko o mnie wiecie. Jakie lubię słodkości, jakie lubię kosmetyki, jakie lubię książki, gdzie planuję wyjechać, podróże. No po prostu czytam wasze życzenia świąteczne i po prostu za każdym razem się wzruszam. Także Kazimiera, dziękuję ci jeszcze raz z całego serca. Bardzo ci dziękuję. Kochanie, gdzie my znowu jedziemy? Teraz idziemy na centrum.
nuovi Na świat. nowy świat. Andiamo a vedere le decorazioni di Natale. Tak, bo słuchajcie, widzieliśmy post National Geographic na Facebooku, że Nowy Świat podobno jest tak pięknie oświetlony, że aż jedziemy to sprawdzić. Widzieliśmy Nowy Świat, który był jeszcze nieoświetlony, ale już były szykowane dekoracje, więc czas najwyższy sprawdzić, jakie te dekoracje są w tym roku. Jak to jest tam pięknie oświetlone, więc idziemy sobie pospacerować, pochodzić i później wracamy do domu. O, zabieramy Was ze sobą. Zatrzymaliśmy się po drodze w Carmelo na gorącą czekoladę. Massimo mówi, chodź pójdziemy na grzane wino. Ja mówię, nie, no gdzie tam, pójdziemy na czekoladę. Ale wiecie co? Tak się zasłodziłam. Tak się zasłodziłam tą czekoladą. Już wam pokazuję. Wzięłam opcję marcepanową i nie mogę tego wypić. To jest takie słodkie. Takie dobre. Takie dobre. Słuchajcie, wróciliśmy już do domu, bo oczywiście zaczął się jakiś ważny mecz, ale muszę wam to pokazać. To, słuchajcie, czy tylko mi ostatnio przytrafiają się jakieś takie dziwne rzeczy. To są moje emu, które mają no może z 15 lat. Ja wiem, że to już jest ten moment, żeby kupić następne. Ale patrzcie na to. Massimo mówi do mnie tak, słuchaj, nie martw się. Przykleimy na kropelkę. Kropelka wszystko sklei. No nie, słuchajcie, ja tak te buty kocham. Ja wiem, że one są już stare. Ja wiem, że przydałoby się kupić jakiś nowy model. Ale one mi, słuchajcie, tyle lat służyły. To jest aż nieprawdopodobne, że one mi służyły aż tyle lat. I tego modelu nie ma już w sprzedaży. No, no po prostu nie ma. I nie ma takiego modelu jak ten. No one już wyglądają jak wyglądają. Ale słuchajcie, no ja tak kochałam te buty. No i to jest już chyba ich koniec. Koniec żywota. Także nie wiem, czy sklejanie ich na kropelkę to jest dobry pomysł. Spróbujemy. Jeśli nie chwycą, to czekają mnie zakupy i trzeba będzie kupić nowe emu, najbrzydsze buty świata, ale to były najlepsze buty świata, które, słuchajcie, no, służyły mi tyle sezonów, zimy. Po prostu ja te buty kochałam. Ale trzeba będzie się pożegnać. No dobrze. Mam tutaj przygotowane w moim pięknym kubeczku napar z imbirem, cytryną i miodem na zakończenie dnia. W ogóle coś mi wyskoczyło, bo
zbliżają się te dni. Panie wszystko doskonale wiedzą, o co chodzi. Ale słuchajcie, oczywiście nie zwracajcie uwagi na Massimo, który gada przez telefon z rodziną, jak zwykle słychać go. Ale dostaję od was pytania na temat tego, jak spędzimy w tym roku święta, jak będzie wyglądała nasza końcówka roku. I tak sobie pomyślałam, że do was chwilę pogadam. Bo w tym roku święta spędzamy w Polsce. Jak wiecie, w zeszłym roku spędziliśmy je we Włoszech i tam też spędziliśmy Sylwestra. W tym roku spędzamy w Polsce z moją rodziną. Także bardzo, słuchajcie, bardzo się cieszę, bo ja uwielbiam spędzać święta w Polsce. Święta Bożego Narodzenia to jest zupełnie inna tradycja, zupełnie inne jedzenie. Moja rodzina, także zapowiada się super. Wigilię będziemy spędzać oczywiście u moich rodziców, całą rodziną. Pierwszy dzień świąt, goście przychodzą do nas, więc my gotujemy. Słuchajcie, my mamy taką tradycję, że w Wigilię zawsze mamy potrawy wigilijne, tradycyjne, polskie. I wiem, że zaraz będziecie pytać, czy Massimo lubi. Słuchajcie, Massimo lubi, powiem wam, co najbardziej uwielbia z wigilijnych potraw. Uwielbia pierogi, uwielbia karpia, uwielbia zupę grzybową mojej mamy z makaronem. Nie znosi łazanek, nie tyka, słuchajcie, barszczu czerwonego, ale za to na przykład uwielbia uszka z barszczu czerwonego i lubi krokieciki, które mama też robi z grzybami i z kapustą. Karpia to w ogóle uwielbia, którego przygotowuje moja mama. Najbardziej, no może nie najbardziej, ale też uwielbia te wszystkie takie, wiecie, śledziki przygotowane na różne sposoby. Więc jeśli chodzi o Wigilię, to tak. Oczywiście my tutaj w Polsce dzielimy się też opłatkiem i powiem wam, że zawsze to są takie bardzo emocjonujące życzenia, szczególnie, że dla Massimo jest to nowa tradycja, bo we Włoszech takiej tradycji nie ma i zawsze bardzo mocno ją przeżywa, kiedy dostaje życzenia i dzieli się opłatkiem z moimi rodzicami, z moją siostrą, ze szwagrem, no ze wszystkimi, więc zawsze ta Wigilia jest taka naprawdę bardzo, bardzo emocjonująca, że jeśli można tak powiedzieć. A pierwszy dzień świąt, słuchajcie, z kolei, który robimy u nas, jest po włosku, czyli mamy włoskie dania u nas, które też z kolei bardzo lubią moi rodzice, więc mamy taką mieszaną tradycję, że trochę jest polskiej, trochę jest włoskiej. W tym roku drugi dzień świąt pewnie spędzimy u mojej siostry. Ale jeszcze tam, jeszcze wiecie, planujemy, zobaczymy, jak to wszystko pójdzie, czy to będzie obiad, czy pojedziemy na słodkości. No zobaczymy, jak to zorganizujemy. Na pewno święta spędzamy tu. Mieliśmy też, słuchajcie, takie plany, że chcieliśmy na Sylwestra wylecieć do jakiegoś ciepłego kraju. Ale ostatecznie zmieniliśmy trochę plany, bo jednak Sylwestra spędzimy w restauracji z naszymi znajomymi. Więc będziemy się bawić w Polsce w tym roku, w Sylwestra. Ja już oczywiście kreację mam, także Sylwester w Polsce, ale dzisiaj zrobiliśmy sobie niespodziankę i 4 stycznia wylatujemy na wakacje do Tunezji. Także stwierdziliśmy, że nie będzie Sylwester w Polsce, ale zaraz po Sylwestrze lecimy na wakacje, takie małe wakacje do Tunezji, ja i Massimo, gdzie będziemy świętować też naszą rocznicę. Bo akurat tak wypada, że mamy rocznicę 7 stycznia, więc idealnie to wszystko nam się nałoży, także zaczniemy nowy rok w cieplejszym kraju, zaczniemy w Tunezji, jedziemy się zrelaksować i odpocząć, także już nie możemy się doczekać, dzisiaj kupiliśmy właśnie wycieczkę, także tak się to wszystko układa, zapowiada, będzie ciekawie, jestem też bardzo ciekawa, jakie wy macie plany na święta, więc dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy spędzacie je z rodziną, czy spędzacie sami, czy będziecie pracować, bo wiem, że niektóre zawody takie są, że no niestety w święta się pracuje, więc napiszcie koniecznie w komentarzach, jak to u was wygląda w tym roku, gdzie będziecie spędzać Sylwestra. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie będą wasze komentarze. Także słuchajcie, kończę ten dzisiejszy vlog właśnie takim akcentem podsumowującym, gdzie te nasze święta i nie tylko z tym, z bindi takim, o, tu i z naparem. Zabieram się za montowanie tego dzisiejszego vloga.
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obecność, szczególnie wszystkim osobom, które regularnie oglądają, które komentują, które są codziennie w dniach, kiedy publikuję te filmy. Także trzymajcie się ciepło i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji, chyba jutro. Także buziaczki, do zobaczenia. Pa!